Szczęść Boże. Nowy kanał otwarty. Nowy kanał w tych mediach, z których Państwo niniejszym właśnie korzystacie. Stukajcie w wyszukiwarkę hasło arcybiskup Jan Paweł Lęga. Lęga. E.N. Arcybiskup to tam będzie w skrócie trzy literki. A.B.P. A.B.P. Jan Paweł Lęga. Arcybiskup wyklęty, tak tytułuje niniejsze nagranie, bo taka jest rola, miejsce, pozycja i misja księdza arcybiskupa na tym etapie życia jego indywidualnego, obfitującego w niezwykłe przygody i niezwykłe dokonania, i, i na tym etapie życia kościoła katolickiego. Ksiądz arcybiskup pozostaje Outside'rem. No i cóż, niektórzy radzi, by księdza arcybiskupa w ogóle wykasowali z, z rzeczywistości. Niektórzy nie radzi słyszą to, co ksiądz arcybiskup mówi, pod czym się podpisuje, co. Co możecie Państwo przeczytać w kolejnych książkach? Wywiad Rzeka z nim prowadzony, naraty przez Pana Stanisława Krajskiego, rozmowy kolejne nagrywane przez wyżej wymienionego redaktora i badacza współczesności. A teraz wreszcie własny kanał Księdza Arcybiskupa. Ja bardzo temu przedsięwzięciu kibicuję. Jestem widzem chętnym i, i Państwa zachęcam do tego, żebyście odkryli ten kanał, żebyście subskrybowali, lajkowali, żebyście informowali innych o tym, że, że tu właśnie Księdza Arcybiskupa można słuchać. A czemu słuchać warto? No, kryterium, jest bardzo proste. Ksiądz arcybiskup to jest rzadki ptak, rzadki towar na rynku, być może w ogóle nieobecny. Jakim rynku? No, rynku refleksji o współczesności, rynku pasterskim. Ksiądz arcybiskup jest Przecież dusz pasterzem i, i korzysta z tych skromnych, ograniczonych aż do niemożliwości ram w swoim działaniu, żeby spełniać swój obowiązek i, i głosić prawdę o, o człowieku. O Kościele, o świecie, który nas otacza. No i właśnie to czyniąc, z tego obowiązku się wywiązując, ksiądz arcybiskup popada w, no, po ludzku powiedzielibyśmy, kłopoty. I większość z nas wolałaby takich kłopotów unikać. Większość z nas nie decyduje się mówić prawdy za cenę jakichkolwiek kłopotów, a co dopiero takich, jakie spotykają księdza arcybiskupa. To oczywiście dla niego nie pierwszyzna. On urodzony w połowie XX wieku jako obywatel Związku Sowieckiego, tajnie, konspiracyjnie, nielegalnie, zatem wykształcony, wyuczony, wyświęcony na księdza katolickiego. Po upadku reżimu, upadku, a może podknięciu podknięciu reżimu komunistycznego w Kazachstanie rozwinął ksiądz arcybiskup swoją działalność podniósł do istnienia szereg kościołów, parafii wiecznie w drodze jeszcze za władzy sowieckiej konfrontacji z tą władzą, na szczęście konfrontacji nieprzypłaconej yy, ostateczną. Ofiarą ze zdrowia i życia, co jednakowoż było stałym ryzykiem w życiu księdza arcybiskupa. No więc, skoro takie rzeczy zniósł, skoro taką presję wytrzymał ze strony KGB, no to czegóż miałby się dzisiaj lękać? Chociaż niektórym zdaje się, że, że łatwo jest człowieka przekabacić, zastraszyć. No, ksiądz arcybiskup nie, nie spełnia. Takich oczekiwań i, i mówi, mówi co, co uważa, że mówić powinien jako duszpasterz, arcypasterz. No właśnie, został wyniesiony do godności i urzędu arcybiskupa Karagandy jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, jeszcze przez poprzedniego czy za poprzedniego papieża. Jana Pawła II I, i, to było, i to było arcybiskupstwo bezpośrednio podporządkowane papieżowi. Został następnie z tej karagandy wycofany, wyautowany, no, wyeliminowany z, Odcięty od możliwości normalnego funkcjonowania, przebywa w Polsce już szereg lat. Trzeba to powiedzieć, no nie w areszcie domowym, bo, bo ruszyć mu się wolno, może, ale po prostu ma ograniczone możliwości funkcjonowania, nie, nie dysponuje żadnym aparatem. Urzędniczym, nie, nie ma do dyspozycji takiego narzędzia pracy arcybiskupa, jakim, jakim jest kuria, to znaczy kadry, ludzie, możliwości, finanse. No, a, a jednak robi za trzech. Nie milczy, nie milczy. To jest księdza arcybiskupa Wielka. Wielka już wykonana rola, wielkie zadanie przez niego podjęte. Nie chcę popadać w niedyskrecję, a zwłaszcza niedyskrecję, które by miały przez jakieś jakąś moją niebaczną wypowiedź miały, miałyby brzmieć konfrontacyjnie. To znaczy księdza biskupa, księdza arcybiskupa Lęgę przedstawiać, podnosić jego, jego dokonania i zalety w opozycji do innych jego braci w biskupstwie. Do polskiego episkopatu. Więc nie chcę, nie chcę ja wychodzić przed szereg i, i księdza arcybiskupa niegodnymi świeckimi ustami wychwalać w taki sposób, żeby jednocześnie żeby jednocześnie no cóż, przelewała się czara goryczy wobec, wobec, wobec tych, którzy którzy nie mówią, wobec tych, którzy milczą, wobec tych, którzy mówią, ale mówią, mówią słowa dyktowane nie przez tradycję, ortodoksję, tradycyjne nauczanie katolickie, ale przez poprawność polityczną, przez, przez koniunktury polityczne aktualne. No, no niestety tak to właśnie jest. Ksiądz arcybiskup rezydujący w Licheniu, w Licheniu, no tam wielki ruch, prawda? Mnóstwo Polaków tam jeździ, tam nawet konferencje episkopatu się zbierały, ale ksiądz, arcybiskup Lęga, o ile mi wiadomo, na żadnej z tych konferencji nie był, nie był nawet gościem, chociaż mógłby być przecież w sposób naturalny i chyba powinien, a, a też nawiedzający Licheń, jego bracia w biskupstwie, o ile mi wiadomo, nie szukali kontaktu z nim, poza pewnymi wyjątkami, kiedy, kiedy był nawiedzany ksiądz-arcybiskup, po to tylko, żeby mu były przekazane jakieś, no, wręcz napomnienia i, i, i chyba niecałkiem zawoalowane groźby, konsekwencji, jakie miałyby go spotkać z, z mocy, no. Jak nie prawem, to lewem, ale z powołaniem się na prawo kanoniczne. No, chodzi oczywiście o stosunek księdza arcybiskupa do, do nauczania, czy też braku nauczania ze strony stolicy apostolskiej. To są sytuacje dramatyczne. Wszyscy katolicy świadomi i, i Praktykujący swój katolicyzm nie tylko w sferze sentymentu czy, czy, czy tylko w sferze czysto konfesyjnej, ale także rezonujący, rozumujący, myślący politycznie i w perspektywie katolickiej, umieszczający wydarzenia z życia publicznego i, i w perspektywie Politycznej, analizującej życie kościoła, no wszyscy przeżywamy ten dramat, prawda? To niejakie no, momentami aż, aż rozdwojenie jaźni, prawda? Które, które nie jest katolickie z, z istoty, ale jest ludzkie. To, że, że jest nam trudno, że jest nam trudno nie odnosić się do zdarzeń przerażających, gorszących. Typu prawda, demony puszczy, typu mama w rzymskim kościele, i inne rzeczy, i inne rzeczy jeżące włos na głowie, i, i mam wrażenie, że jednak wołające o pomstę do nieba, nam jest trudno o tym mówić, nie popadając właśnie w ryzyko zgorszenia. Zgorszenia osób trzecich, zgorszenia naszych może mniej świadomych, może mniej pochłoniętych analizowaniem rzeczywistości, bliźnich, współwiernych. Nam jest trudno o tym mówić, bo jednocześnie staramy się przecież pilnować tego skarbu. Chrześcijaństwa, skarbu Kościoła katolickiego, jakim jest hierarchiczność i wierność stolicy apostolskiej. I otóż z tego dylematu, z tego, z tego rozdwojenia jaźni, z tego rozkroku katolickiego, wydobywa nas ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, właśnie dlatego, że, że przecież jemu przystoi. Przecież jego jego słowa, jego nauczanie, jego kazania i jego publicystyka nie mogą być kwestionowane co do, co do ortodoksji, co do, co, do, co do samej zasady używania władzy biskupiej, do tego, żeby wiernym zwracać uwagę na niebezpieczeństwa, na zagrożenia, na, na, na ryzyko odstępstwa. Z wielką przykrością zatem dowiaduję się, że ten wysiłek i ta, ten to brzemię odpowiedzialności, tak? to, że bierze to brzemię, że je dźwiga, odpowiedzialności za nas, za katolików wiernych, grzeszników świeckich. To, że, że dźwiga to brzemię odpowiedzialności ksiądz-arcybiskup i, i, i jak może najlepiej stara się tłumaczyć, jak widzi te sprawy, co, co dla nas jest bezcenną wskazówką, że to nie wszyscy, doceniają. I wiem, że, że właśnie pojawiły się, pojawiły się niedwuznaczne groźby nawet i jakichś retorsji z, z powołaniem się na, na prawo kanoniczne. Mam nadzieję, że to tylko pogróżki, gołosłowie. Mam nadzieję, że nic się Złego, tragicznego nie wydarzy, ale tymczasem w oczekiwaniu na to, jaka też przyszłość się przed nami otwiera, to tym bardziej cieszmy się, że ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga może się z nami komunikować, że możemy korzystać z tego nadzwyczajnego daru opatrzności, jakim jest jego obecność. Całkiem już długa na tym świecie i, i oby żył 150 lat, ksiądz arcybiskup Lęga. Korzystajmy z tego kanału rytualnie. Wzywam, zaklinam: lajkujcie, subskrybujcie. W innym przesyłajcie, bo, bo być może czas jest krótki. Jak wiadomo, media społecznościowe potrafią realizować politykę cenzorską. W sposób często niezauważalny, aksamitny, trudny do, do, do przyłapania. No i działają też wreszcie też wreszcie różne siły, różne siły całkiem polityczne, także i w hierarchii katolickiej. Zwróćmy uwagę, że, że program telewizyjny, w telewizji reżimowej zresztą, w którym raz wystąpił ksiądz arcybiskup Lęga na zaproszenie prowadzących, spadł z anteny. Ten program wkrótce potem, jak, jak ksiądz arcybiskup zaszczycił go swą obecnością. No więc nie wiadomo, jak będzie z tym okienkiem internetowym, Korzystajcie Państwo, korzystajcie do woli, korzystajcie ile wlezie. Kanał Arcybiskup Jan Paweł Lęga. Ja niegodny zachęcam, moją, moją fascynacją się z Państwem dzielę, a Księdzu Arcybiskupowi się najniżej kłaniam. I, i proszę o jeszcze z Panem Bogiem.